Czego uczy mnie Biblia w pierwszej księdze Mojżeszowej w 18 rozdziale od 9 wersetu? Objawienie woli Bożej jest tutaj takim głównym tematem, na który trzeba zwrócić uwagę. Więc kontynuując myśl, chciałbym zauważyć, że Bóg wtajemnicza Abrahama w swoje myśli i plany względem Sodomy. Choć Abraham nie miał osobiście nic z tym wspólnego, był Panu tak bliski, że Pan dał mu wgląd w swoje tajne zamiary. Nie poznamy planów Boga odnośnie do tego teraźniejszego złego świata, pozostając z nim w ścisłym związku, lecz jedynie na drodze absolutnego odłączenia się od niego. Im bliższą jest nasza społeczność z Bogiem i im bardziej podporządkowujemy się Jego Słowu, tym lepiej będziemy znać Jego myśli odnośnie do wszystkich spraw. Nie muszę wcale być pilnym czytelnikiem gazet, by wiedzieć, co wydarzy się w tym świecie. Słowo Boże ujawnia mi wszystko, co potrzebuję wiedzieć na ten temat. Słowo to poucza mnie dogłębnie co do charakteru, biegu i losu świata. Gdy jednak zasięgam informacji u ludzi tego świata, nie muszę się dziwić, gdy szatan użyje ich, aby sypnąć mi piaskiem w oczy i zmącić klarowne spojrzenie. Gdyby Abraham odwiedził Sodomę, chcąc się dowiedzieć, jak stoją sprawy, gdyby zwrócił się do ważnych i wpływowych obywateli miasta, aby usłyszeć coś niecoś z ich przemyśleń na temat stanu Sodomy i jej perspektyw, z pewnością skierowaliby jego uwagę na ich gospodarcze i architektoniczne projekty na obszarze tego miasta. Wskazaliby mu na obszerne rezerwy i zasoby kraju i wskazali na kolorowy, beztroski tłum ludzi, którzy kupowali i sprzedawali, budowali i sadzili, jedli i pili, żenili się i wychodzili za mąż. Przywódcy Sodomy, a wśród nich był przecież również Lot, który był w bramie Sodomy. Przywódcy Sodomy myśleli z pewnością o wszystkim, ale nie o sądzie. I gdyby ktoś im o tym sądzie powiedział, z pewnością śmialiby się niedowierzająco. Tak jak zięciowie Lota myśleli, że Lot żartuje sobie. Najwidoczniej Sodoma nie była zatem miejscem, gdzie można było dowiedzieć się czegoś na temat losu miasta. Jedynie miejsce, na którym Abraham stał przed Panem, odsłaniało mu widok na całą scenerię. Odsłaniało mu widok na całą scenę. Tam stał ponad wszystkimi ciemnymi chmurami, które kłębiły się coraz gęściej na horyzoncie Sodomy. Tam, w czystości i w ciszy społeczności Bożej, oddzieleniu od świata, mógł pojąć wszystko. I tutaj mamy bardzo dziwne wstawiennictwo Abrahama. Do czego wykorzystał Abraham swoją wiedzę i swoje wysokie stanowisko? Czym zajmował się w obecności Bożej? Wstawił się prosząco za innymi. Jest to trzeci przywilej udzielony patriarsze w tym właśnie 18 rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej, zwanej Księgą Rodzaju. Abraham mógł prosić za tymi, którzy pomieszali się ze psutymi mieszkańcami Sodomy i znajdowali się w niebezpieczeństwie, by zginąć razem z nimi w sądzie. Dobry i święty użytek zrobił Abraham ze swojej wysokiej pozycji w bliskości Bożej. Tak będzie zawsze. Wierzący, który w doskonałej pewności wiary może przystępować do Boga i uwolniony od złego sumienia i z oczyszczonym sercem,
może złożyć w Bogu, w Nim swe zaufanie. Będzie zdolny i chętny występować prosząco w imieniu innych. Kto założył całą zbroję Bożą, może modlić się za wszystkich świętych. Tak czytamy w liście do Efezjan, 6 rozdział, 18 werset. Efezjan, rozdział 6. Osiemnasty werset. W każdej modlitwie i prośbie, modląc się każdego czasu w duchu i w tym celu, czuwając z całą wytrwałością i z modlitwą za wszystkich świętych. Za wszystkich świętych. Jaka miła wskazówka dla nas. Jaka miła wskazówka na wstawienniczą służbę naszego wielkiego arcykapłana, Pana Jezusa Chrystusa, który przeszedł przez niebiosa i czytamy o tym w liście do Hebrajczyków 4:4. Albowiem powiedziano gdzieś o siódmym, Hebrajczyków 4:14, przepraszam. 4:14. Przetoż mając najwyższego kapłana, tak wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Z jakąż skutecznością Pan Jezus reprezentuje On, Pan Jezus, przed boskim majestatem wszystkich, którzy trudzą się w tym zepsutym świecie. Jakże szczęśliwymi i bezpiecznymi są ci, którzy są przedmiotem tej wstawienniczej prośby. Choć prośba Abrahama przyniosła niewątpliwie błogosławione skutki, była jednak ograniczona, gdyż ten, który ją przedkładał, był tylko człowiekiem. Nie była w stanie dosięgnąć całych rozmiarów potrzeby. Abraham mówi: niechaj nie gniewa się Pan, proszę, gdy jeszcze raz mówić będę. Osiemnasty rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej, 32 werset. Po czym kończy, jak gdyby się obawiał, że wyczerpie zapasy zgromadzone w skarbcu łaski Bożej. Abraham nie został powstrzymany przez Boga. W nim była obfitość łaski i cierpliwości. On uczyniłby zgodnie z prośbą swego umiłowanego sługi, nawet gdyby ten zredukował liczbę do jednego sprawiedliwego. Wina leżała po stronie sługi, który obawiał się, że przekroczy granicę kredytu, przestał prosić, a Bóg przestał dawać. Tak nie jest w przypadku naszego błogosławionego rzecznika, Pana Jezusa Chrystusa. O Nim, o Panu Jezusie Chrystusie czytamy: dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. List do Hebrajczyków, 7 rozdział, 25 werset. Zanim skończę rozważanie, omawianie tego 18 rozdziału pierwszej księgi Mojżeszowej, chciałbym jeszcze zrobić pewną uwagę, która wydaje mi się ważna. Przy badaniu Pisma Świętego ważne jest rozróżnianie między drogami rządów Bożych wobec tego świata, a nadzieją, która jest wyłączną nadzieją Kościoła. Wszystkie proroctwa Starego i znaczna część proroctw Nowego Testamentu mówią o rządach Bożych
i chyba nie muszę nawet wspominać, że są dlatego bardzo interesujące dla każdego chrześcijanina, przynajmniej być powinny. Z pewnością warto zadać sobie ten trud, by dowiedzieć się, jak Bóg postępuje z narodami tego świata, jakie są Jego myśli odnośnie Tyru, Babilonu, Niniwy, Jerozolimy, Egiptu, Asyrii, czy Izraela, czy Palestyny. Nie zapominajmy jednak, że te wypowiedzi nie zawierają nadziei Kościoła. Jakże miałoby to być zresztą możliwe? Niemożliwe. Nie należy jednak zapominać, nie zapominajmy jednak, że te wypowiedzi nie zawierają nadziei zgromadzenia, czyli chrześcijan, czasu łaski. Jakże miałoby to być zresztą możliwe? Niemożliwe. Skoro w Starym Testamencie nie było nawet mowy o jego egzystencji, o jego istnieniu, o istnieniu Kościoła, jakże mielibyśmy wiedzieć coś na temat jego nadziei? Nie znaczy to oczywiście wcale, że proroctwa starotestamentowe nie zawierają całego mnóstwa bożych, moralnych zasad, z których Kościół może w obfitości czerpać dla siebie pouczenia. To coś zupełnie innego niż daremna próba szukania w nich objawienia jego egzystencji lub nadziei. A mimo to znaczna część tych starotestamentowych proroctw została odniesiona do Kościoła, co spowodowało tak beznadziejne zamieszanie, że niejedna szczera dusza zniechęciła się do studiowania proroctw, zaniedbując nawet to, co nie ma z nimi nic wspólnego, a dla wierzącego ma tak decydujące znaczenie. To jest nadzieja i przeznaczenie Kościoła. Te zaś, pozwólcie, że powtórzę jeszcze raz, nie mają nic wspólnego z drogami Boga wobec narodów ziemi. Nadzieją Kościoła jest jego pochwycenie w górę, spotkanie z Synem Bożym. Jest nadzieją Kościoła jego pochwycenie w górę, w obłoki, na spotkanie Pana i przebywanie po wieki u jego boku, co dokumentuje nam wyraźnie pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział. Werset 13, a nie chcę, bracia, abyście wiedzieć nie mieli o tych, którzy zasnęli, żebyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nadziei nie mają. A także pierwszy list Jana, 3, werset 1, 2 i 3. Najmilsi teraz dziadkami bożymi jesteśmy i jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się objawi, podobni mu będziemy, albowiem ujrzymy go tak, jak on jest. A ktokolwiek ma tę nadzieję w nim, oczyszcza siebie tak, jak on jest czysty.